idźcie drugą stroną tam. Samo podejście na szczyt Hałdy to kilka dość stromych wzniesień, ale cóż to przeszkadza, żeby zażyć trochę takiej przyrody. I tutaj moja mała sugestia, proszę się nie śpieszyć, spoglądać na boki, bo tylu motyli, ile tutaj fruwa, nie zobaczycie w mieście nigdzie. Przed chwilą widziałem tu nawet pazia żeglarza, motyla, którego nie widziałem prawdopodobnie mniej więcej 50 lat. One tu żyją. Kolejne podejście i kolejne motyle. Ten to zwykła ruszałka pawik, ale nie do zobaczenia w samym mieście. Ciekawie musi wyglądać ten stok, kiedy leje. Zresztą widać, tak jak w górach. Solidne, wyżłobione miejsca po wodzie, która rwie z góry aż do jeziorka, do zalewu, gdzie przed chwilą byliśmy. Jesteśmy przy ostatnim podejściu, najdłuższym co prawda, ale gwarantującym nam, że za chwilę będziemy mieli spokój z takim męczeniem naszych nóg miejskich. W oddali słychać autostradę A4. Ona w normalnym dniu, w tygodniu jest bardzo hałaśliwa, ale w niedzielę, kiedy Państwo tu przyjedziecie, bądź w sobotę, nie ma takiego hałasu.
kiedy w trakcie wędrówki na szczyt zobaczycie Państwo ten słup leżący w poprzek, zapraszający do krótkiego odpoczynku, proszę mieć nadzieję, że za jakieś 200 metrów, kiedy dojdziemy na płaskowyż widoczny w naszym tle, tam kawałeczek dalej, będzie to oznaczało, że jesteśmy na szczycie hałdy kopalni Sośnica. Jeszcze 50 metrów i szczyt. Doszliśmy do płaskiego szczytu. Trochę zapewne przeszkadza w nagraniu wiatr, który tu bezustannie wieje, no ale tu inaczej tak wysoko nie może być. Jesteśmy kilkadziesiąt metrów nad poziomem, z którego wyszliśmy, tam gdzie zostawiliśmy samochód, więc tu wieje. Proszę spojrzeć. Przepiękny krajobraz. Zielone, zielone miasto. Co prawda, obszar, który pokazuje, to park imienia Powstańców Śląskich, który figuruje, no niestety, już za granicą Gliwic. Gliwice mamy tam, a tu mamy Zabrze. Ja za chwilę pokażę Państwu na horyzoncie, gdzie co się znajduje, bo stąd widać praktycznie wszystko. W tle widzicie Państwo trzy takie charakterystyczne górki, ale to nie Beskidy, tylko Czerwionka Leszczyny i trzy hałdy, tak zwane, trzy korony. W tle możliwe, że widać już nasze śląskie góry, a przesuwając obiektyw kamery i Wasze oczy troszkę w lewo, proszę zerknąć, kopalnia Makoszowy w całej okazałości, a jeszcze bardziej w lewo, bo będziemy się obracali w tą właśnie stronę. Proszę spojrzeć, zielony dywan drzew. Drzewa, drzewa, zielono, zielono. To właśnie wspomniany Park Powstańców Śląskich. W lewo widać wieżę radiostacji gliwickiej, elektrociepłownię i kończąc obrót w lewo zauważycie Państwo na pewno kopalnię Sośnica. Skąd
wywożony był przez długie, długie dziesiątki lat kamień właśnie na tą hałdę. A czemu ta hałda jest płaska? Z prostej przyczyny, bo specjaliści górniczy wykryli, że hałdy, które są stożkowe, po prostu się zapalają w środku i płoną. A hałda, która jest wyrównana na płasko, tak jak ta, nie ma już tej właściwości i kamień wymieszany z odrobinami węgla po prostu się tam nie zapala. Ta bocznica kolejowa, którą tu pokazuję teraz, to tędy właśnie poruszają się składy z kopalni Sośnica z wagonami wypełnionymi kamieniem. Kamieniem, łupkiem i wysypywany jest tam na samym horyzoncie widać taki pas kamienia, nie porośnięty zupełnie niczym. Nie chcę Państwa namawiać do wędrówki w tamto miejsce. My na pewno tam nie pójdziemy, bo tam po prostu nie wolność. To jest teren już kopalni, ale powiem w tajemnicy, że miłośnicy przyrody podziemnej, czyli zbieracze okazów geologicznych, tam z całą pewnością znajdą coś dla siebie. Ogromnej wielkości dziesiątki kamieni z odciskami roślin sprzed milionów lat do swojej domowej kolekcji. Tam tego jest pełno. Kiedy będziecie tu na szczycie, sami czy z rodziną, ze znajomymi, z przyjaciółmi, warto zabrać ze sobą akcesoria typowo piknikowe. Koczyk, talerzyki, drugi talerzyk mamy dla pana operatora i coś na przekąskę. W naszym przypadku pozwoliłem sobie na trochę dziwny zestaw, bo mamy, o, wiatr wieje. Mamy tak, po pączku i proszę Państwa, rarytas z mojej kuchni, czyli ogórki małosolne.
dobrze mieć tutaj coś ze sobą. Panowie wiedzą z całą pewnością też, co tu należy zabrać. Jeżeli nie kierujecie samochodem, o, proszę bardzo, taka wyżerka na szczycie hałdy Sośnica. Zapraszamy tu wszystkich i dziękujemy Państwu za uwagę.